Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, nie jestem sam dzisiaj w tym filmie. Jest ze mną pewna osoba, którą chciałbym wam zaprezentować i myślę, że możecie być zainteresowani tym, co chcemy wam powiedzieć razem. W pierwszej kolejności chciałbym powitać. Dzień dobry, tu Wilcza Dama. Witam. Bardzo się wpisałaś, Nikiem, w generalnie motywy związane z moim kanałem, czyli Watahą, mamy wilki, wszędzie mamy wilki, tak naprawdę jest Maurycy Wilku, mamy teraz Wilczą Damę. Jest naprawdę, to tak powiem wam, że wszędzie są te kudłacze z merdającymi ogonami. Słuchajcie, nie ukrywam, jest to materiał reklamowy, w którym chciałbym po prostu, żebyśmy poznali Wilczą Damę i sami ocenicie, czy po prostu chcielibyście wejść na jej kanał i obejrzeć zawartość, może zasubskrybować, a może odkryjecie sobie kolejny fajny zakątek internetu, w którym chcielibyście pozostać troszeczkę dłużej. Ja w tym filmie chciałbym wam po prostu troszeczkę pomóc odkryć to, kim jest owa dama. I w pierwszym pytaniu, które chciałbym ci postawić, to przede wszystkim może opowiesz nam 5-6 słów o sobie. No to tak, co mogę powiedzieć? Jestem osobą dość nieśmiałą z natury, tak więc dlatego zaczęłam nagrywać, bo jak to powiedzieć? Nie stresuj się spokojnie. Po prostu dzięki temu nie mam zbytnio kontaktu wzrokowego z ludźmi. Jak mam kontakt wzrokowy z ludźmi, to się denerwuję, a jak tak nie mam, no to tak. Jestem bardziej otwarta do rozmowy niż na żywo. A na przykład, jeżeli masz komentarze pod swoimi filmami, w ten sposób komunikację z widzami przychodzi ci łatwiej? Tak, przychodzi mi łatwiej. Bardzo przyjemnie mi się czyta komentarze, które się pojawiają u mnie pod filmami. Fakt, nie jest ich za dużo, ale sprawiają, że robi mi się cieplutko na serduszku, zwłaszcza jeżeli są jakieś porady, co mogę poprawić, co mogłabym ulepszyć, tak więc. Takie komentarze są jak najbardziej mile widziane u mnie. Oczywiście krytyka też, no, może się zdarzyć i zaakceptuję ją, no. No trudno, no coś nie wyszło, no to. Rozumiem. Czyli żeby tej krytyki było w takim rozrachunku jak najmniej, ale ewentualnie konstruktywną będziesz przyjmować, prawda? Tak. No wiadomo, krytyki się nie uniknie, no. Zawsze ktoś skrytykuje albo po prostu wyrazi swoją opinię po prostu na dany temat. I to jest właśnie najpiękniejsze, wiesz, w tym, co robimy, bo każdy tak naprawdę ma możliwość wyrażania własnych poglądów i komentowania tak naprawdę twórczości innych, a my jako twórcy, no musimy się z tym zgadzać i cały czas ulepszyć, cały czas iść do przodu. Drugie pytanie, jakie chciałbym ci postawić, w zasadzie już częściowo na nie odpowiedziałeś, ale może chciałbyś to rozwinąć. Dlaczego nagrywasz? Nagrywam, bo po prostu lubię to. Zazwyczaj jak gram sobie po prostu, zanim jeszcze zaczęłam właśnie nagrywać, miałam tendencję do rozmawiania samej ze sobą podczas grania, czy tak, a może tu pójdę, a może to zrobię, a może jeszcze coś innego zrobię. Słuchaj, w pewnych kręgach zostałby to uznane za dziwne, ale tutaj jest akceptowalne jak najbardziej i należysz właśnie do tej grupy pozytywnie zakręconej. No, po prostu lubię rozmawiać sama ze sobą i koniec końców też dzięki temu, że zaczęłam nagrywać, poznałam też bardzo fajnych ludzi, z którymi do tej pory mam kontakt i z którymi jakby współpracuję. Tak więc poznałam pewną grupkę ludzi, z którą się właśnie teraz trzymam, pomagamy sobie, doradzamy sobie. Motywujemy się nawzajem, tak więc dzięki temu też poznałam fajną grupkę ludzi. Super. Słuchaj, tak szczerze ci powiem, że ja nie mam pojęcia, jaki odzew będziesz miała po tym filmie. Może przyjdzie do ciebie jedna osoba, może przyjdzie 100, może przyjdzie 1000, ale jeżeli to grono ci się powiększy, no to w takim razie będziesz musiała ogarnąć już takie troszeczkę większe poletko i większe statko tych małych wilków, które tam ci będą biegać i komentować. Kolejne pytanie, które chciałbym ci postawić, to jest, co tak naprawdę chcesz przekazać w swoich filmach? Czy kierujesz się jakimiś poglądami, jakimś głębszym przesłaniem? Czy robisz to z pasji? To znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o co chcę przekazać w swoim filmach, to, żeby się nie podobać, tak, nie poddawać. Tak jak wskazuje baner u mnie na kanale z napisem Never Give Up. To jest takie moje motto życiowe, od które, no, jak to się nazywa, trzymam się od niedawna go i staram się dążyć do celu i się nie poddawać, pomimo to, że przychodzą jakieś trudne chwile. Chwilę zwątpienia, to staram się po prostu dążyć do celu. To jest Po piękne. prostu I to jest myślę piękne, wiesz? pozytywnie.
Super, bo teraz wiesz, nawet jeżeli rozpoczyna się przygodę ze swoją taką działalnością na YouTubie, nawet żeby tak nagrywać po prostu tak dla siebie, może dla innych, to bardzo ciężko jest się przebić. Faktycznie, YouTube zaczął promować mocno kanały wysoko rozwinięte, z dużą rzeszą widowni i które mają bardzo dużą też oglądalność. To jest jakby samonapędzająca się machina. Dlatego teraz przebić się na przykład bez pomocy takich większych troszeczkę kanałów jest niezwykle trudno. No i też tutaj prośba do Was. Jeżeli podoba Wam się to, co mówi nasza wilcza dama, bo tutaj używa Twojego pseudonimu, no to słuchajcie, spróbujcie wesprzeć dziewczynę, naprawdę. Może odwdzięczy się wtedy jakimiś fajnymi materiałami, filmami, które powiedzmy Was zainteresują. Ostatnie pytanie, żeby też Was nie zanudzać i Ciebie przede wszystkim też, żeby nie zmęczyć tutaj. Jakie są Twoje plany i perspektywy dotyczące YouTube'a? Jakie na przykład projekty masz w planach? To znaczy, jeżeli chodzi o YouTube'a, mam kilka seryjek, które już od bardzo dawna chciałam sobie nagrać. To są takie gry, w które do tej pory nie grałam i po prostu chciałam zobaczyć, jak wypadnę podczas grania, bo to są tytuły dość, jak to się mówi, nie wiem. Niszowe? Nisz, no czy ja wiem, czy niszowe, po prostu mało kto chyba w nie gra, po prostu. Czyli zaczynasz troszeczkę jak ja. W momencie, gdy No. zaczynałem nagrywać, to pierwszą rzeczą, za którą sięgnąłem, nie były nowe produkcje, tylko na przykład Halo z wydanej na wersji na PC. Pierwsze Halo Combat Evolved. Czy ja wiem, ja nie jestem z tych ludzi, którzy, o, wyszła nowa gra, muszę ją kupić i nagrać. Ja jestem zwolennikiem, że wolę poczekać sobie dłuższą chwilę, aż ta na przykład cena spadnie. Do tej pory wolę sobie nagrać jakieś inne tytuły, które bardzo chciałam nagrać i tyle. No. Tak więc nie dążę za trendami, tylko po prostu nagrywam to, co sama chcę nagrać. Sama chcę I to zagrać. ci powiem, że będzie chyba najfajniejsza puenta tego filmu. Okej, ostatnie żołnierskie słowa, które chciałbym jeszcze sam sobie przypisać, to posłuchajcie, wejdźcie na kanał, link będzie w opisie, oceńcie sami i sami dokonajcie wyboru, czy zostajecie z Wilczą Dawą, czy też wpadniecie tam na chwilkę. Mi tutaj pozostaje już tylko podziękować tobie. Dziękuję. No i wam również za uwagę i cóż, do zobaczenia może w kolejnych materiałach, jakich się będziemy słyszeć, a nie widzieć. Dzięki, do zobaczenia, hej, papa. Pa, pa!